Zwiększanie możliwości wyboru może skutkować zmniejszeniem naszego zadowolenia z tego, co wybieramy. Na logikę to nie ma sensu, ale wyniki badań przeczą logice. Ekonomia szczęścia by Piotr Michoń Czyta Jacek Kaczmarski Posiadanie wyboru jest przereklamowane. Dlaczego zbyt wiele możliwości może być dla nas szkodliwe? Jako ludzie żyjący w bogatych krajach, jesteśmy uprzywilejowani. Możemy dokonywać wyboru smaku musztardy, mocy kawy, szczepu i rocznika wina, które wypijemy do obiadu, rodzaju płatków śniadaniowych i koloru koszuli, którą ubierzemy. Wybieramy, w co się ubrać, zjeść, jak i kiedy podróżować, gdzie mieszkać, gdzie pracować, do jakiej szkoły posłać dzieci. Wybieramy serial w zależności od tego, czy chcemy, by nas rozbawił, czy zaintrygował, pokazał życie, w którym inni mają gorzej, czy takie, jakiego nigdy nie będziemy mieli. Jesteśmy uprzywilejowani, uprzywilejowani i niespokojni, niecierpliwi, rozczarowani, zawiedzeni. Aż w końcu wybieramy: Prozak czy Xanax? Rosnący wybór. Kiedyś byłem pilotem, co prawda od telewizora, ale zawsze. Kiedy tata rzucał: Piotruś, zmień na dwójkę. Biegłem przez pokój, by pokrętłem ustawić kanał. W naszym czarno-białym lampowym ametyście programy były dwa. Tak po prostu dwa. Dlatego dzisiaj niezmiennie zaskakuje mnie, gdy po przeleceniu przez 328 programów zdarza się niektórym powiedzieć: w telewizji nic nie ma. Zwiększył się wybór, ale niekoniecznie zadowolenie z niego. Na logikę to jakaś bzdura. Rozważmy. Chcę kupić samochód i rozważam dwie marki. Powiedzmy Toyota i Ford. Wybieram ten, który moim zdaniem jest lepszy. Przyjmijmy, że jest to Toyota. Co się stanie, jeżeli do listy, z której wybieram, dołożę jeszcze Volkswagena? Nic takiego. Po prostu ocenię go według tych samych kryteriów, według których oceniałem Toyota i Forda. Jeżeli wypadnie od nich lepiej, kupię Volkswagena. Jeżeli wypadnie gorzej, kupię Toyota. Dodając nową opcję, nic nie ryzykuję. Nie mogę stracić, co najwyżej zyskać. To, co logiczne w przypadku jednostki, wydaje się też mieć zastosowanie w odniesieniu do społeczeństwa. Dając więcej możliwości, zwiększamy szansę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ci, którzy chcą mieć wybór, będą z niego korzystali. Ci, którzy nie chcą tracić czasu i w lodziarni z 68 smakami lodów i tak zawsze wybiorą waniliowe, mogą zignorować pozostałe 67 opcji, których nigdy dotąd nie próbowali. Proste, logiczne i jak się okazuje, błędne. Zwiększanie liczby opcji często nie prowadzi do większego zadowolenia. Psychologowie nazywają to paradoksem wyboru. Istnieje ku temu kilka powodów wspomnę tylko wybrane. Byle nie wyjść na prostaka obawa przed oceną innych. Renata Salcel wskazuje, że wybór może być trudny, bo boimy się tego, jak ocenią nas inni. Kompletny brak finezji nie jest problemem, gdy podczas grillparty na gamę dań składają się śląska i kaszanka. Tym, co nas niepokoi, jest banalność naszych gustów, gdy postawieni przed tysiącem opcji sięgamy po tę najmniej wyrafinowaną, banalną, żeby nie powiedzieć prostacką. Weźmy taki sklep z serami. Na półkach świeże, miękkie, półtwarde, twarde, pleśniowe i maziowe. Bryndza, feta, gorgonzola, brie, camembert, cheddar. Z porostem czy przerostem pleśniowym. Z mleka krowiego, koziego lub owczego. Kwasowe, podpuszczkowe czy zwarowe. Co wybrać? Podlaski poproszę. Opcja bezpieczna, bo znana. Ale chwileczkę. Czy ten sprzedawca nie uśmiechnął się ironicznie? Czy nie poczujesz się niekomfortowo, kiedy po wysłuchaniu wykładu na temat wyższości serów pirenejskich nad Alpejskimi sięgniesz po coś, co możesz kupić w każdym sklepie? Obawa przed oceną innych, to jeden z powodów, dla których wybór może być krępujący. Koszty utraconych korzyści. Obawa przed stratą. Ile bylibyśmy w stanie zapłacić za to, by móc spędzić tydzień we Włoszech? Osoby uczestniczące w badaniu przeprowadzonym przez Lylee Brenner i współpracowników zostały podzielone na dwie grupy. Część z nich miała po prostu ocenić, ile byliby w stanie zapłacić za to, by móc pojechać do jakiegoś atrakcyjnego turystycznie miejsca, na przykład w Wenecji. Druga grupa robiła to samo, ale lista do oceny obejmowała cztery miejsca, a nie jedno. Okazało się, że badani byli skłonni więcej wydać na to, by móc poszwędować się po weneckich kanałach wtedy, gdy nie mieli innych opcji do wyboru. Gdy jednak lista się wydłużyła, cena, jaką byli gotowi zapłacić, była mniejsza. Dlaczego? Przypisując czemuś wartość, nie jesteśmy w stanie ignorować innych opcji. Może Wenecja jest niezwykła z powodu swojej malowniczości, tradycji, historii ale gdy zestawimy ją na przykład z plażami na tajskim Koh Samui, to zaczynamy ją postrzegać jako drogą zatłoczoną, nie dającą wielu możliwości rodzinom z dziećmi, etc. Wybierając Wenecję, niejako rezygnujemy z tego, co oferują nam inne miejsca. Każde porównanie, w którym to miasto wypada gorzej niż inne spośród tych, które braliśmy pod uwagę, wywołuje poczucie straty. Psychologowie i ekonomiści mówią wtedy o kosztach utraconych korzyści. Wybierając pobyt w mieście, tracimy możliwości, jakie daje obcowanie z naturą. Wybierając plaże, pozbawiamy się widoku szczytów i radości zmęczenia po całym dniu w górach. A im większy żal czujemy, rezygnując z tego, czego nie wybraliśmy, tym większe poczucie straty i tym mniejsza postrzegana atrakcyjność miejsca, do którego wyruszamy. Jakie jeszcze mogą być wybory i dlaczego bywają złe? Po pierwsze, wybory mogą być wymuszone. Pamiętasz, jak w nowym smartfonie trzeba było wprowadzić ustawienia początkowe tylko po to, by w ogóle zaczął działać. Wybór języka był całkiem prosty. Potem było gorzej. Czy chcę, by telefon używał mojej lokalizacji? Czy chcę dzielić się moimi danymi? Czy chcę zalogować się na istniejące konto, czy też tworzę nowe? Czy chcę, by w chmurze przechowywano kopie zapasowe? Nie odpowiesz, a telefon nie będzie działał. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie przechodzenie przez ten proces to droga przez mękę. Szczególnie, że często nawet nie wiem, jakie są konsekwencje takiego, a nie innego wyboru. Po drugie, czasami wybory są łatwo odwracalne. Z wieloma wyborami jakoś sobie radzimy. Czasami po prostu wybieramy opcję rezygnuję, nie wybieram. Innym razem od razu wiem, czego chcę, więc po to sięgam bez rozwijania katalogu opcji. O tym napiszę jednak następnym razem. Dzisiaj o jeszcze jednej rzeczy, która czyni wybory trudniejszymi, częstszymi i bardziej negatywnymi dla nas to ich odwracalność. Ten wege burger na talerzu tej pani przy drugim stoliku pachnie aromatycznie i wygląda rewelacyjnie. Przepraszam, czy mogę jeszcze zmienić zamówienie? Świadomość, że zawsze mogę sięgnąć po inną możliwość, zrezygnować z tego co wybrałem i zacząć niejako od nowa, sprawia, że rzadziej pozostajemy przy naszych wyborach i częściej rozważamy inne opcje, tym samym zwiększając stres i pogłębiając niepewność. Psychologowie wskazują, że łatwiej nam czerpać radość z tego, co wybraliśmy, gdy mamy świadomość, iż nie można tego zmienić. Nie do końca wiemy dlaczego. Może bardziej się staramy cieszyć tym, co mamy, a może nie tracimy czasu na rozważania typu a co by było, gdyby? Po trzecie, wybory są zbyt szerokie i nadajemy im nadmierną wagę. Poszukujesz bluzy, spodni, kaloszy czy korkociągu na prezent. Gdy 1160 opcji spełnia wybrane przez Ciebie kryteria wyszukiwania, sam proces dokonywania wyborów może być frustrujący i męczący. Ich sprawdzenie wymaga czasu i energii. Pal licho, kiedy chodzi o majonez, ale gdy wybieramy coś, co jest ważne, tasiemki, którymi wiązane są bukiety druchen podczas ślubu, wielkość, smak i kształt tortu, Albo coś, co będzie nam służyło przez lata: klamki w drzwiach do gabinetu, wykładzina w sypialni, kafelki w łazience. Nie ma drogi na skróty. Chcesz dobrze wybrać, musisz cierpieć. Dodajmy, że nie tylko ty, ale też twój partner czy partnerka, których ciągasz po sklepach i przy kolacji omawiasz subtelne, acz kluczowe różnice pomiędzy kolorem noc Grenlandii i granat mórz południowych. Kiedy wybór musi być najlepszy, bądź gotowy na wahania nastroju. Marionetki. Choć posiadanie jakiegoś wyboru bez wątpienia jest czymś lepszym niż jego brak, więcej możliwości nie zawsze oznacza lepiej. Przytłaczają nas pytania i wątpliwości. Czy aby na pewno wybrałem najlepiej, jak potrafiłem? A co by było, gdybym wybrał coś innego? Czy sprawdziłem wszystko. Chcemy myśleć o sobie dobrze. Postrzegamy się jako ludzi odpowiedzialnych i starających się unikać błędów racjonalnych i niepoddających się manipulacji. Tymczasem wybierając, często popełniamy dokładnie te same błędy. Zaczynamy szukać, nie wiedząc, czego dokładnie. Próbujemy porównywać, co pozwala nam uświadomić sobie, że nic nie jest doskonałe, a do tego ciągle zmieniamy i uzupełniamy listę kryteriów oceny. Aby dobrze wybrać, musimy się ciągle uczyć, dowiadywać nowych rzeczy, znać się. A i tak summa summarum uświadamiamy sobie, że nasza wiedza pełna jest dziur, a nasze decyzje pozostają niedoskonałe. W tym kontekście mnożenie opcji paraliżuje. Przypominamy marionetki, którym ktoś poprzyczepiał zbyt wiele sznurków tracimy jasność myślenia, nie jesteśmy w stanie rozważyć wszystkich opcji. Do tego dochodzi wzbogacona retoryka, listy składników, poezja etykietek, oleodruki opakowań, katalogi obietnic, wyidealizowane obrazy doznań. Stąd u części z nas pojawia się tęsknota za prostotą, za zadowoleniem z tego, co mamy, kim jesteśmy, gdzie mieszkamy i co robimy. Staramy się uciec od tyranii wyborów, a tym samym od poczucia, że to, co mamy, nam nie wystarcza. Wiele opcji już dawno przestało być odpowiedzią. Do usłyszenia.